mamy. Tak więc słuchajcie, to już na sam początek ja to będę powtarzał, że zbieramy literki. Nie martwcie się, jak nie macie tych literek, bo one są podawane w każdym webinarze, a nagrania poprzednich webinarów można znaleźć na YouTubie między innymi, Mentor System Audiowizualne, a i tak dla tych, którzy jakby tych literek nie będą mieli wszystkich, to przygotujemy na koniec naszego kursu, czyli w czerwcu, mały test. Kto będzie miał literki testu, nie będzie musiał opisać, a kto nie ma literek, to wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań, co będzie oznaczało, że był z nami. Tak, typu na przykład jakiego koloru miała koszulkę Jola w grudniu. Albo kto miał czapkę, kto miał rogi. Właśnie. W tym stylu. I oczywiście to będzie test, który będzie mówił, że posiadacie, zdobyliście tą niepodważalną umiejętność operowania robotami Cody Rocky. Tak więc chwilowo wezmę nas na większy ekran, tak żebyśmy byli widoczni. Nadajemy także dla tych, którym się nie chce na klika wchodzić na Facebooku. I słuchajcie, przed nami część czwarta, czyli tak jak mówiłem, literka P. Jako czwarta literka, podczerwień i akcja. Jakby to nie zabrzmiało, takie kategorie dzisiaj będziemy omawiali. Pojawi się też odrobina bloczków z innej kategorii, a to przy moim skrypcie. Przynajmniej ja nie potrafię bez nich napisać tego, co mi wymyśliła Jola, która wymyśla te zadania. To nie jest, że ja to wszystko układam. Oj, wydało się. Jola jest tutaj mózgiem głównodowodzącym i słuchajcie, postaram się wam pokazać kolejne bloki, ale także pokazać kolejną użyteczność, czy chociażby funkcjonalność Cody Rocky, mianowicie jego nadajnik i odbiornik podczerwieni. Coś, co też sprawia, że jest dość wyjątkowym robotem. Tak więc nie przedłużając, zaczynamy od Joli, która was przejmuje, a potem ja będę się pojawiał też z moimi zadaniami. I na koniec oczywiście będzie handout od Jolanty. Tak, jak zawsze. Dziękuję, jak zawsze. Jak zawsze coś dla was mam. Dzisiaj nawet taki bonusowa karta pracy, jak ja to nazywam, albo jak to ładnie zawsze Sylwester, handout, cokolwiek to znaczy. Mam nadzieję, że mnie nie obraża. Żartuję oczywiście. Kochani, tak jak powiedział Sylwester, kolejne dwie zakładki. Jak ja to mówię, ta, którą lubię najbardziej, czyli akcja i oczywiście podczerwień, która jest stosunkowo wyjątkowa, jeżeli chodzi o Cody Rocky, bo jest to mały robot, a ma w sobie tak wiele funkcji. Dzięki właśnie podczerwieni może on stać się pilotem. Drogie panie, uważnie słuchajcie, bo możecie przełączyć za jego pomocą mecz, kiedy mąż zabierze piloty. Ale także można wysyłać sobie wiadomości z jednego kodeja na drugi, właśnie za pomocą tych nadajników podczerwieni, tej możliwości wysyłania i odbierania. Jeżeli chodzi o zakładkę akcja, sprawi ona, że wprawicie swojego kodeja w ruch. Właśnie dzisiaj będę się dużo przełączała na drugą kamerkę, bo nasz Cody dzisiaj będzie bardzo dużo jeździł. I nie żałujcie czasu właśnie na tą zakładkę ze swoimi uczniami, bo naprawdę jeśli ją poznają dobrze, to będą mieli dużą zabawę, dużo zabawy, niezły fan z tego, że ich Cody tak świetnie potrafi się poruszać. Jeżeli chodzi o podczerwień, to tutaj wystarczą nam same dwa kodeje, nie potrzebujemy Rockiego. Za to, żeby móc już wprawić go w ruch, potrzebujemy już połączyć go z Rockiem. To jest banalnie proste, nie da się po prostu tego źle podłączyć, co już zresztą wiecie. Potrzebujemy Rockiego, bo w nim znajdują się właśnie dwa silniki. Każda z tych gąsienic ma swój silnik i to na przykład pomoże nam nauczyć go robić koło. Jeżeli chcemy korzystać z bloków akcja, pamiętajmy o tym, żeby korzystać z adaptera Bluetooth, a nie z kabla, no bo to logicznie ogranicza nam możliwość naszych ruchów. Teraz udostępnię wam mój ekran, ponieważ chciałabym pokazać nic innego jak właśnie wysyłanie tej wiadomości. Jak to zrobić? Potrzebujemy dwóch kodejów, więc będziemy musieli wysłać kod na dwa urządzenia. Nie ma w tym nic strasznego, dlatego że będziemy korzystali właśnie z tej opcji wyślij. Czyli jak pamiętacie, możemy potem wyłączyć kodeja
połączyć nasz program z innym i wysłać jemu też program. Tutaj będziemy musieli wysłać ten sam program do dwóch kodei. Musicie pamiętać, że jeżeli bawicie się pod czerwienią, wysyłacie wiadomość z jednego kodeja do drugiego, to musicie zaprogramować jeden przycisk na wysyłanie i tu właśnie biorę wiadomość. Powiedzmy, że wyślemy sobie wiadomość hej. I to się zadzieje, kiedy wcisnę przycisk A, a kiedy wcisnę przycisk B, skorzystam z zakładki, którą już znam, czyli będę chciała, żeby pokazał mi tą wiadomość, która została odebrana przez podczerwień. Zwróćcie uwagę, jak pięknie nam tutaj pasuje ten klocek do tego klocka. On sam by nie mógł funkcjonować, a tutaj jak najbardziej. I teraz włączamy naszego kodeja jednego, łączymy się z nim i wysyłamy mu wiadomość. Zostało wysłane. Jak widzimy, zamrugało. I teraz wyłączam go po to, żeby móc się połączyć z drugim. Za chwilę tu mi się powinno pojawić, że rozłączono. Jeżeli to się nie dzieje, to sami musimy tutaj wcisnąć rozłącz i zobaczyć, że urządzenie zostało rozłączone. I włączam kolejne. Tutaj to jest akurat Adam, tamten to jest Dino. Włączam Adama, łączę się z nim. Połączono i wysyłam do niego program. O, nie połączył mi się. Rozłączam, łączę. Musicie pamiętać, że wyznacznikiem tego, czy połączyliście się z kodejem, jest nie to, co wam się tutaj wyświetla, że połączono, tylko ten, tutaj zapala się ta niebieska dioda i słychać dźwięk. Jeżeli tak się nie stanie, nie usłyszycie tego dźwięku, nie zapali się dioda, musicie jeszcze raz wcisnąć przycisk Bluetooth na waszym adapterze. Słyszeliście? Ja też usłyszałam, zobaczyłam, więc teraz jestem pewna, że się połączył, wysyłam. O, i zobaczcie, od razu wszystko przebiega sprawnie. I teraz co robię? Włączam mojego drugiego kodeja. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widać. Ja sobie przełączę tutaj ten ekran, przestanę udostępniać, bo chcę widzieć, czy wy na pewno dobrze będziecie tu wszystko widzieli. I wtedy, tak jak mówiłam, jeden jest zaprogramowany na wysyłanie. Ten nadajniki podczerwieni są umieszczone tutaj w tych czułkach, więc warto, żeby były zbliżone. Ja cię muszę teraz to do was odpowiednio namierzyć. I na jednym wciskam A, czyli wysyłanie, a na drugim przytrzymuję B. I zobaczcie, pojawia mi się hej. A teraz mogę to zamienić, czyli tutaj, ponieważ wgrałam te same kody do dwóch kodei, więc zamieniam. I teraz wyświetliło mi się na drugim. Widzicie? Jeszcze nieraz jak wysyłamy jakąś większą wiadomość, jakiś większy graficzny znak, to można sobie zakodować jeszcze do C na przykład, żeby nam czyścił ekran. Wtedy mamy porządek, jak chcemy wysyłać, to wtedy sobie hej, hej. I to jest bardzo fajna zabawa dla dzieciaków. Wysyłają sobie coś takiego w stylu jak głuchy telefon, zgadywanki i mają z tego niezłą zabawę. To teraz może Sylwester pokaże nam coś z pilotem, jak to się dzieje, że Cody jest pilotem, że potrafi ten sygnał z pilota zbierać. Sylwestrze, czy jesteś z nami? Sylwestrowi się udało pozyskać cudownego pilota z MakeBlock. Mój niestety jest, ale nie działa, bo nie ma dobrych baterii. Sylwester, jesteś? Och, widzę, że jesteś. Już, musiałem sobie ekran udostępnić. Ponieważ, słuchajcie, ja chciałem wam pokazać taką sztuczkę, to, o czym Jolanta już powiedziała, czyli możliwość za pomocą Kodi Roki obsługi portów podczerwieni. I teraz tak, słuchajcie, ja mam trzy gadżety ze sobą, znaczy w sumie cztery. Mam dwa piloty, jeden taki pilot standardowy, jeden taki pilot od MakeBlocka i dwa Kodi Roki, jak widzicie.
I teraz tak, słuchajcie, co chcę wam pokazać? Chcę wam pokazać to, że Cody Rocky może przyjąć absolutnie każdy sygnał, jaki zobaczy, od dowolnego pilota na podczerwie, znaczy od większości pilotów, chyba że oczywiście, że to kodowanie jest dość zaawansowane, natomiast każdy prosty pilot telewizyjny czy jakiś pilot na podczerwie posiada kod w postaci zapisu cyfrowego i Cody Rocky ten zapis cyfrowy jest w stanie przejmować. Pokażę wam, jak to zrobić, aczkolwiek tutaj pilot tylko jako gadżet taki pokazowy, ponieważ słuchajcie, ja zrobiłem i pokażę wam najpierw efekt, a później pokażę wam, jak do tego doszedłem, czyli przejąłem kod z tego pilota. Ten pilot ma zaprogramowane chociażby strzałki ruchowe czy inne przyciski. Ja sobie wybrałem, że ten Cody Rocky przejmie z tego pilota ten przycisk, strzałka w górę. I za pomocą tej strzałki w górę, tak, ten Cody Rocky na tym drugim Cody'm Rockim uruchomi pokazane oczu, tak? I zacznę od tego, słuchajcie, że włączymy jednego robota, to jest ten, który będzie odbiornikiem, włączam drugiego robota, ja już wcześniej ten sygnał nagrałem i zaprogramowałem, a za chwilę pokażę wam, jak to zrobiłem. I w tym przypadku zaprogramowałem sobie, że przycisk A nagrywał mi ten sygnał i ja to zrobiłem już wcześniej z tego pilota, z tego, a teraz za pomocą dotknięcia przycisku B ja do tego drugiego robota wyślę kod, żeby on pokazał oczy. W tej chwili nie pokazuje nic, zobaczcie, naciskam przycisk i nic nie dzieje, bo nie skierowałem go uszami do siebie, jak to pilot na czerwień. Widzieliście? Zapalił się na chwilę. Jak zrobię tak, to zobaczycie, że nic się nie zadzieje, bo to jest pilot na podczerwień, czyli te uszy muszą patrzeć w swoją stronę. Jest to zrobione. I teraz pokażę wam, jak do tego doszedłem. Po pierwsze, musiałem przechwycić sygnał. Żeby przechwycić sygnał, szukam takiej kategorii, która nazywa się podczerwień. Mamy tam klocki i są tam cztery bloki. Po pierwsze, wyślij wiadomość i odebrana wiadomość, coś co pokazywała Jola, natomiast ja użyłem dwóch bloczków. Nagraj sygnał i wyślij sygnał sprzętów domowych. Przyporządkowałem sobie do tego dwa przyciski na kodeju, kiedy przycisk A jest naciśnięty i kiedy przycisk B jest naciśnięty. Żeby było, słuchajcie, dla mnie jeszcze takie prościej, bardziej widoczne, kiedy rzeczywiście ten przycisk A zadziałał, że mogę wysyłać ten sygnał, dodałem sobie jeszcze, żeby w tym momencie pokazał obrazek, tak? Może pokazać na przykład komendę równie dobrze, typu naciśnij pilota. Możemy tak to nawet dać, tak? Wtedy po wgraniu, w tym przypadku, słuchajcie, tego kodu, zaraz zobaczycie, co się zadzieje. Ja sobie podłączam robota, jak zawsze ja po kablu, żeby pokazać, że po kablu też można dobrze pracować. Wrzucam sobie ten kod do robota w trybie wyślij, tak żeby on został zachowany w pamięci robota. Wyciągam i teraz jak nacisnę przycisk A, to będzie widać, pojawia się naciśnij pilota, jest, oczywiście użyłem si i to si nie pokazuje, więc powinno być naciśnij pilota, ale nie, wystarczyło, że komunikat jest i on przez 3 sekundy nasłuchiwał tego sygnału. Więc jakbym nacisnął jeszcze raz, on wyświetli i przez 3 sekundy ja naciskam i to zostaje, tak? Ten napis jest dość długi, jakaś grafika spokojnie by wystarczyła. I w tej chwili mój robot przechowuje dokładnie tą strzałkę, tak? Czyli ten sygnał tego pilota. I teraz, kiedy nacisnę przycisk B, powinno zadziałać. No nie zadziałało, chyba za późno nacisnąłem, więc spróbuję jeszcze raz. Ja sobie tylko ten komunikat zmniejszę i wrzucę oczy, bo które trwają dosłownie sekundę wtedy, bo te 3 sekundy to jest taki czas dość krótki na to, żeby ten sygnał przekazać, więc jeszcze raz
Biorę tak, oczy mi się zapalą, tu wezmę strzałkę, czyli tak, pyk, oczy się zapalają, nacisnąłem strzałkę, ta strzałka powinna być już zapisana. Teraz biorę przycisk B, zobaczymy, działa. Widzicie? Czyli zapisał. Jeżeli bym zaprogramował to inaczej, to by zadziałało inaczej. I teraz tak, drugiego robota, co z nim zrobiłem? Więc to był kod w pierwszym robocie. W drugim robocie kod wygląda następująco. Czyli to wyrzucam sobie, to było wgrane do pierwszego robota. W drugim robocie, po pierwsze, kiedy kod uruchomi się, po drugie, kontrola będzie musiał zawsze sprawdzać pewien warunek. Potrzebujemy warunek jeżeli. I teraz słuchajcie, ponieważ ja programowałem pilota dostarczonego przez MakeBlock, tak? To użyłem, poszedłem trochę na łatwiznę, tej strzałki, tak? Dodaję to za pomocą plusa. Pilot podczerwieni, u mnie już jest dodany. Pojawia się nowa kategoria pilot podczerwieni. I teraz zobaczcie, kiedy pilot na podczerwień, wciśnięta strzałka w górę. To oczywiście możemy sobie zmieniać lub dowolne ustawienie sobie zmienić. I teraz co? Tu do środka tak naprawdę możemy włożyć co tylko tak chcemy. W tym przypadku wyświetlił obraz oczek. Czyli jeżeli nacisnąłem tutaj literkę B, to tutaj efekt pojawiał się taki, że temu też się zapalały oczy. Aż tyle, albo po prostu tyle, tak? Jedno ucho to nadajnik, drugie ucho to odbiornik. To jeżeli chodzi o kodowanie Kodi Rocky w przypadku, słuchajcie, dwóch robotów komunikujących się oraz zastępowania robota pilotem. Ja, uwaga, słuchajcie, tego robota, żeby nie było, mam zaprogramowanego, żeby dokładnie ten przycisk. No to sprawdźmy. Działa? Działa. Jak nacisnę tym? Działa. Jak nacisnę pilotem? Działa, bo zarówno to, jak i to, jest to pilot, a ten robot jest zaprogramowany, żeby po naciśnięciu strzałki w górę zareagował odpowiednio. Tak więc mamy sklonowany kod. A jak jesteśmy przy dwóch robotach, to Jola ma przygotowany dla was, słuchajcie, taki fajny kod, który pokaże, jak w przypadku dwóch kodejów można wejść w interakcję. Prawda, Jola? Tak, dokładnie. Ale niestety nie mamy takiego kodu, który obliczy pensję po Polskim Ładzie. Niestety to by tutaj error się szybko wyświetlił. Ale za to, jak mi tutaj zaraz Sylwester pozwoli, o już zezwolił, pokażę wam coś takiego, ja zawsze te gotowe kody tutaj udostępnione w naszych tutaj samouczku, nazywam takim bajerem, który można pokazać uczniom, żeby przed nimi zabłysnąć, ale też po to, żeby troszeczkę zmusić ich do myślenia, to znaczy na jakiej zasadzie zaczęło to działać. I tutaj mam taki, może na początku wyglądający skomplikowanie kod, ale który właśnie również działa przez podczerwień. Zasada działania jest taka sama, jak w poprzednim, jak przy wgrywaniu poprzedniego kodu, czyli musimy wgrać ten sam kod do obu kodejów. Ja już się tutaj z pierwszym naszym Adasiem łączę. Czyli jak pracować na tym z dziećmi, pokazujemy im ten bajer, ten kod, później pokazujemy im nasz algorytm, jak to wygląda i rozmawiamy z nimi, jak to zadziałało, co tutaj się wydarzyło. Teraz łączę się z Dinusiem. Dinusiu, jak tam? Dinus się jeszcze nie połączył, bo tak jak mówiłam, nie było tutaj dźwięku. Musicie tego pilnować. Był dźwięk. Wysyłam. Poszło. Czyli do tamtego na pewno dobrze wysłałam. Co się zaraz okaże. Powiem wam, że to nie jest takie proste, dlatego, że tak jak już mówiłam, musimy zobaczyć, co tutaj się wydarzyło. Czyli ja patrzę na ten kod i myślę, aha, kiedy wcisnę na jednym A,
na drugim on odbiera wiadomość. Ale też jest taki warunek. Czekaj, aż Cody będzie miał uszy w dół, czyli będzie przechylon. I zaraz też przełączę się z powrotem, żeby siebie widzieć, bo już wiecie, jak wygląda ten algorytm, ale tutaj jest, na jednym wciskam A, się przesuwam, miejmy nadzieję, że zadziała, o, na drugim wciskam B i teraz tutaj, o, widzicie, przelewam mu do uszka. I dodatkowo widzieliście to na pewno algorytm, że jak wciskam C, to kasuje się ekran. Czyli jeszcze raz wciskam na jednym A, na drugim B i przelewam. To jest taka przelewaczka. Bardzo fajny do pokazania uczniom pomysł, ale też możecie jak najbardziej jakby ich zachęcić do tego, żeby oni coś tam zmienili. Może zamiast przelewania się wody wysyłamy sobie słoneczko, żeby nie pisali od nowa całego skryptu, tylko coś w nim zmienili. To pewnie tutaj, Sylwester, pozwolisz na to, żebym przeszła od razu do drugiego zadania, czyli do pokazania wam kolejnych naszych bloczków, czyli akcji. Bloczki akcji i one wprawiają naszego dejawu, to już powiedzieliśmy. Pierwsze zadanie, jakie dla was mam, to zadanie bardzo proste. Oczywiście umieszczamy naszego koda jawroki i będziemy chcieli uruchomić go i postawić przez nim przeszkodę. Słuchaliście zapewne na pierwszych zajęciach i wiecie, że Cody Rocky ma czujnik właśnie wykrywający przeszkodę. Może ją spokojnie wtedy ominąć, ale my jesteśmy dopiero na naszych czwartych zajęciach i chcemy, żeby zatrzymał nam się przed przeszkodą, ale przy wykorzystaniu nie tego czujnika. Bo tam nam został bez głowy Cody, tylko przy wykorzystaniu właśnie tego czasu. I zaraz wam tu pokażę. Mamy połączonego. Czyli nasze zadanie brzmi: postaw przeszkodę przed Codyem. Mam tutaj przeszkodę. To jest właśnie fajne w Codyu, że on bardzo dobrze jeździ po wszystkich nawierzchniach. To już wiele razy mówiłam, ale także właśnie na dywanie świetnie się sprawdza. Ja zawsze korzystam z tego, kiedy przycisk A jest wciśnięty, zwłaszcza kiedy chodzi o ruch. Po prostu boję się, żeby on mi za daleko nie odjechał, ale też możemy zaprogramować zawsze sobie kolejny przycisk, tak awaryjnie, ten słynny C, na to, żeby zatrzymywał ruch. Tak? Czyli jak zdążymy do niego podbiec, Jola, tak. Ja powiem, powiększ te bloczki, żeby było widać lepiej kod. Dobra, już. Lepiej? Tak. Dziękuję ci. Jak coś źle widać, to krzycz. Bo ja tu jak się już wkręcę, układania mojego robota dobrze widać. Dobrze, świetnie. Dobrze, o tutaj ktoś mi tutaj będzie pisał. Dobra. Czyli wracamy do naszych bloczków, są już, mam nadzieję, dla was dobrze widoczne. Zaprogramujemy sobie go teraz, żeby jechał do przodu z określonym czasem. Oczywiście też z prędkością, z mocą, o czym zaraz powie nam Sylwester. Ja zawsze ustawiam stosunkowo małą moc, na przykład 20%, po to, żeby nie jechał za szybko, żeby mi nie uciekł po prostu. A jeżeli zadacie swoim uczniom zadanie, że mają poprowadzić Codya do przodu, ale tak, żeby nie przewrócił, albo właśnie, żeby przewrócił moją przeszkodę. Swoją drogą polecam te piankowe klocki, bo one naprawdę Codyowi krzywdy nie zrobią. Bardzo fajnie się z nich buduje i wykorzystuję właśnie przy tym działaniu. I na przykład ustawiam sobie 2 sekundy. Wysyłam kod. Nie bójcie się, Bluetooth naprawdę daje radę i sięga. Teraz zobaczymy, czy już nam się wgrał.
szkodzi, dojechał. Pytanie, które możemy zadać uczniom, czy możemy dać go jeszcze troszeczkę bliżej, czy moglibyśmy jeszcze, żeby troszeczkę podjechał? Myślę, że on już stosunkowo blisko dojechał, ale na przykład kiedy dzieci dadzą więcej sekund, on może przewrócić przeszkodę i wtedy ich zadaniem jest zmiana tych parametrów po to, aby kod zadziałał. To jest właśnie kwintesencja nauki programowania, czyli ciągłe próbowanie, ciągłe zmienianie. Też w kodeju możemy uwzględniać takie dziesiąte, setne wartości. I tak mogę... Teraz go przesunęłam troszeczkę dalej. Warto, jak robimy takie zadania, zaznaczyć sobie, gdzie jest początek i skąd startujemy, żeby potem nie były pobite gary. Widzicie, ja go teraz wstawiłam troszeczkę dalej, ale on te pół sekundy dłużej jechał. I to, myślę, przyda Wam się przy wielu zadaniach właśnie z Kodi. Też możemy na przykład ustawić mu więcej sekund, żeby mogła pokazać Wam, jak go tym przyciskiem C zatrzymam. Nie dobiegła. Zatrzymał się. Czyli jeżeli dobiegniemy, to możemy go C zatrzymać. Ale już mówiłam Wam o tej właśnie mocy robota i teraz myślę, powiem Wam o tym coś więcej. Sylwester, o co chodzi z tą mocą i jak z tym działać. Moc właśnie robota przyda się nam przy wielu różnych innych zadaniach, także później przy nauce jazdy w koło. Dokładnie, to ja jeszcze wrócę tylko na moment do tego, do tej podczerwieni, a potem pokażę już też, co dalej z tą mocą. Ale ta podczerwień, że tak powiem, też jest po to, żeby pokazać Wam i rozszerzyć, jak można właśnie za pomocą chociażby pilota sterować kodejem, żeby on się poruszał. Tak więc słuchajcie, wracam do udostępniania ekranu i zatrzymaliśmy się tam na kodzie, gdzie słuchajcie, zaprogramowany pilot na podciewie, strzałka w górę, tak pokazywał nam obraz. Teraz spróbujemy to troszeczkę sobie przeprogramować, czyli ten pokaż obraz wyrzucimy. I słuchajcie, zamienimy to właśnie jakimś bloczkiem z akcji. Więc ja proponuję, żeby ten bloczek po pierwsze powielić. Spróbujemy zaprogramować, żeby on poruszał się w czterech kierunkach, tak? Czyli spróbujemy zrobić od razu cztery. Tak na szybko strzałeczka w górę, strzałeczka w dół, strzałeczka w lewo i strzałeczka, słuchajcie, w prawo. I teraz tak, do przodu możemy przyjąć, że będzie poruszał się jedną sekundę, do tyłu także jedną sekundę. Jeżeli będziemy chcieli skręcić w lewo lub w prawo, tak, możemy spróbować, nie będę teraz zmieniał skręty o obroty czy skręty o 15 stopni w lewo czy w prawo i zobaczcie, na szybko ułożyłem ten kod, który teraz prześlę do robota. W międzyczasie ja przełączę kamerkę, tak żebyście widzieli też robota. Powinniście już widzieć robota. Troszeczkę wycentrujemy i zobaczymy. Nie mam może aż takiego pola jak Jola do jeżdżenia, ale zaczynamy. Obracamy 15, 15, zobaczcie. Ja teraz pokażę, używam pilota. Cofamy, jedziemy do przodu, skręcamy. Na szczęście nie pojechał dalej. I to wszystko, słuchajcie, za pomocą bardzo prostego kodu zaprogramowałem nic innego jak sterowanie robotem za pomocą właśnie pilota. A teraz to, o czym mówiła Jola. Moc robota wyrażana jest w procentach, a jego droga wyrażana jest w czasie. I teraz bardzo fajnym eksperymentem dla dzieciaków jest próba odnotowania, ile ten robot przejedzie w określonym czasie z określoną mocą. Możemy sobie to zmieniać w bardzo prosty sposób, tak? Wystarczy, że przypiszemy sobie chociażby pod przycisk A czy B
jego naturalną drogę i możemy to zrobić chociażby tak, że będziemy poruszać się z różną mocą i zobaczymy, jak dużo przejedzie, jeżeli będzie poruszał się z mocą 50%, a jak daleko zajedzie, jeżeli będzie poruszał się z mocą 100%. Jeżeli macie to szczęście i razem z robotem macie w szkole dedykowane maty, ja wam za chwilę pokażę grafiki jednej z tych mat, tam zostały przygotowane specjalnie właśnie pod robota, przeliczone wcześniej tory, które pokazują z jaką prędkością, jaki pokona ten robot dystans. Spróbujemy powiększyć tak, żebyście to widzieli. Zjedziemy w dół i na samym spodzie mamy, słuchajcie, takie trasy, gdzie mamy pokazane dwie prędkości. Tego niestety tak dobrze nie będzie widać na ekranie, ale na macie, która już ma 1,5 metra na bodajże 3, jest to doskonale widoczne, gdzie mamy dwie trasy. Prędkość, jaką pokona robot w przeciągu jednej sekundy powyżej, z mocą 100% i prędkość 50% robota. Tak więc tą drogę będziemy mogli sobie posprawdzać, a przy okazji, słuchajcie, mamy także odmierzony dystans co 10 cm, którym możemy się bawić. To jest bardzo dobry sposób, żeby rozmawiać o tym, jak prędkość i droga, tak, mogą być przeliczane, prędkość, czas mogą być przeliczane na drogę. Co jeszcze, słuchajcie, możemy zaprogramować naszego kodeja, żeby poruszał się cały czas do przodu, przepraszam, bez żadnego limitu czasowego, ale w jakiś sposób będziemy go zatrzymywać, prawda? Teraz ja proponuję, żebyśmy napisali taki kod, kiedy przycisk A będzie naciśnięty, wtedy on ma jechać cały czas do przodu. Nie wybieramy żadnej sekundy, tylko mamy poruszaj się do przodu, na przykład z mocą 50%. I teraz zastanówmy się przez chwilę, co powinien robot zrobić, albo co my powinniśmy zrobić, tak naprawdę, jak go zaprogramować, żeby ten robot zatrzymał się. Na przykład na wołanie. Na wołanie, czyli jak? Ano. Pamiętacie o tym, że robot ma nie tylko porty podczerwienie, ale przede wszystkim ma też inne czujniki, takie jak chociażby czujnik głośności. Ja specjalnie tu miałem go zaustawionego, tak żebym widział, jaka mniej więcej głośność jest na daną chwilę. Choć chyba nie ma zaprogramowanego, tak żebyśmy go posłuchali, ale zaraz to zrobimy. I no, nawet nam jeszcze nie słyszy tej głośności. I spróbujemy zrobić tak, że jeżeli kliknę teraz, kiedy A wciśnięty, to będzie poruszał się do przodu, a na przykład kiedy nacisnę B, to on będzie się zatrzymywał. Tak wam za chwilę pokażę, zanim zaprogramujemy tamto. Naciskamy A. Jedzie. Żeby go zatrzymać, muszę nacisnąć B, tak? A teraz, słuchajcie, spróbujemy zrobić coś więcej, czyli zatrzymać go za pomocą głosu. Więc wracam do tych czujników. Będę potrzebował głośność. I teraz tak, standardowo gdzieś mniej więcej ta głośność plasuje się na poziomie jakiejś cicho 3, a jak będzie głośniej, będziemy sobie też to za chwilę sprawdzać, to ten robot naprawdę potrafi tam wyczuć tą głośność, zależnie od tego, jak będziemy krzyczeć, tak? Ale zakładam, jak to testowałem, że powyżej 30 mniej więcej musi być, ponieważ jak zacznie się poruszać, to także będzie słyszał robot własne silniki od gąsienic. Więc co potrzebuje? Potrzebuje taki skrypt. Kiedy głośność będzie powyżej jakiejś wartości, wtedy ma się zatrzymać. To już wam pokazałem, że mamy coś takiego w akcji jak zatrzymaj ruch, czyli potrzebuje ten bloczek. Potrzebuje zrobić warunek, czyli potrzebuje jeżeli. Ale zwróćcie uwagę, że ta głośność ma zupełnie inne boki niż to, co mamy tutaj w naszym warunku. Co za tym idzie? Będę potrzebował jeszcze
coś, żeby ten warunek uzupełnić. I uwaga, warunek, żeby zadziałał, nie może zostać sprawdzony tylko raz. Musi być sprawdzany cały czas, czyli wyciągam kolejny bloczek. Jest to pętla zawsze. Więc sprawdzaj zawsze warunek taki, że głośność będzie większa od jakiejś wartości. I tutaj pojawia się nowa kategoria, o której wspomniałem i mówiłem Joli, że ja przynajmniej bez tego nie jestem w stanie napisać tego kodu, mianowicie wyrażenia i matematyka. Potrzebujemy taką wartość. Wartość coś większe od na przykład 50. I zwróćcie uwagę, że tutaj już boki pasują, jest ostre, wkładamy głośność do środka, 50 to jest za dużo, nie będę krzyczał, więc zrobię 30 i włożę do środka, zatrzymaj ruch. To wszystko możemy podłączyć kod, wykonaj kod, kiedy A naciśnięty. Klikam sobie wyślij i spróbujmy. Naciskam A. Jedzie. Poczekajcie, bo coś. Jedzie i go położyłem i przestał jechać. Jeszcze raz spróbujemy. Złośliwość rzeczy martwych. O, jedzie. I coś mi się zaczęło, pewnie głośność usłyszał głośniejszą niż ten. No dobra, to zróbmy troszeczkę więcej. 40. Dobra, i teraz bu! O, i zobaczcie, można było usłyszeć, że krzyknąłem do niego i pojechał. Nacisnę mu jeszcze raz, a teraz się zatrzymał, bo głośność była większa niż 40. Tak? Spróbujemy jeszcze na tym drugim. Czyli wymieniamy robota. Tego włączymy, tego podłączymy. Musiałem trochę bliżej, zobaczcie, tak? I zatrzymał się i znowu nie jedzie. Analogicznie do tego możemy zaprogramować zupełnie, słuchajcie, co innego. Możemy na przykład zaprogramować, że jak go dotkniemy, to on wtedy się zatrzyma. Co wtedy? Słuchajcie, wystarczy, że zamienimy dwa bloczki. Tą głośność wyrzucimy, wejdziemy w czujniki i mamy coś takiego jak intensywność otaczającego światła. To jest dosłownie jak dookoła robota, tak? Jak będzie, jak jasno jest, tak? Lub ewentualnie możemy sobie wybrać na przykład intensywność światła otoczenia sensora koloru. Wtedy użyje nam tego światła, które jest u dołu. Dobra? Ale zostaniemy przy tamtym, czyli intensywność otaczającego światła. Wyciągamy, znowu potrzebujemy wyrażenia i tym razem zrobimy tak, że jeżeli to światło będzie mniejsze niż jakaś wartość, na przykład mniejsze niż 10, to wtedy ma się zatrzymać. Wziąłem dla pewności 10, bo jest wieczór, tak więc używamy oświetlenia sztucznego. Zobaczmy. Jedzie. Zakryłem, przestał jechać, tak? Tak więc słuchajcie, mamy różne sposoby na bawienie się, zarówno akcją, jak i sensorami. Może zatrzymywać się zarówno za pomocą dźwięku, jak i chociażby, słuchajcie, za pomocą między innymi właśnie czujników otoczenia światła, albo reagując na inne czujniki, które mamy wbudowane. Pora teraz, słuchajcie, na Jolę, która pokaże Wam, jak można za pomocą kodu ustawiać różne moce na gąsienicach tego robota, czyli tak, żeby dwa silniki pracowały niezależnie. Dokładnie.
To ta jazda niezależna dwóch silników jest nam potrzebna wtedy, kiedy chcemy nauczyć naszego robota na przykład robić koło. Dosyć to przydatna umiejętność, szczególnie, że możemy go później nauczyć jeździć po obwodzie kwadratu, prostokąta czy trójkąta. No to byłoby smutno, gdyby do tego zabrakło nam także takiej ważnej figury, jaką jest koło. I zanim zaczniecie ze swoimi uczniami właśnie to zadanie, zlecicie im po prostu naucz robota robić koło, to trzeba najpierw wytłumaczyć im to, że są dwa silniki, działają niezależnie, ale jeżeli, ja sobie to zanotowałam, to jest bardzo ważne, im większa jest różnica pomiędzy wartościami lewego i prawego koła, czyli lewego i prawego silnika, tym robi robot mniejsze koło, bo na początku już wam udostępnię ekran i wytłumaczę, o co mi chodzi, bo może to nie być jasne. Jeżeli ustawimy w naszych silnikach, tutaj będziemy używać tego klocka, lewe koło z mocą jakąś tam i prawe koło z mocą jakąś tam, więc jeżeli ta różnica między naszymi wartościami nie będzie zbyt duża, to nasze koło będzie bardzo duże, tak? Dlatego nie chcę tutaj tego teraz uruchamiać, no bo naprawdę to będzie wielkie koło, tak? Można na przykład Kodeja wtedy wykorzystać do tego, żeby dzieci zróbcie koło, o tak jak Kodej, i wtedy to na pewno będzie duże koło, ale zazwyczaj w klasach jest nam potrzebne małe koło, więc wtedy trzeba zadbać o jak największą różnicę między tymi kołami. Więc ja na przykład, bo jak wiecie, nie lubię tak dużych prędkości, żeby mi Kodi nie uciekał, robię sobie na przykład taką różnicę 50%. Lewe koło z mocą 55 i prawe z mocą 5. Mój Kodi jest połączony. Zaraz wam tutaj przełączę kamerę i będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Już wysyłam kod do robota. Muszę jeszcze podejść i wcisnąć. A, mam nadzieję, że będzie widać moje koło. Widzicie? To jest stosunkowo niedużo koło, bo ono mieści się w takiej jednej kratce. Jak... Wyłączę go teraz. Jak widzicie, zawsze warto sobie ten przycisk słynny C zaprogramować właśnie na to, żeby zatrzymać. I tak możecie bawić się z uczniami w mniejsze, większe koła. To jest też właśnie świetna okazja do tego, żeby wyjaśnić im, czym jest różnica. To już w klasach 1-3 to pojęcie się pojawia. Mówię, tutaj nie dość, że możemy operować tym właśnie różnicą, to jeszcze właśnie tą mocą. No ja się skuszę na tą dużą właśnie moc i zrobię na przykład 40. To jest podobna różnica, tak jak tam było. Tam było 50 i 55, ale już zobaczycie różnicę w tempie jazdy. Rozłączyłam robota, więc muszę go połączyć. Zawsze można sobie zbliżyć, by na spokojnie się połączył. Tutaj piękny rozłącz, połączę. I już widzę, że zaraz będzie połączone. No zasnę. Zasnął i nie chce się połączyć. Zawsze pamiętacie w informatyce, jak się nie da, to wyłączamy, włączamy jeszcze raz i wtedy nam się na pewno uda. Jak się nie uda, to jeszcze raz. No kręci się, kręci, spróbujemy tak wysłać, może go obudzimy. Niestety nie chce się połączyć. A chcieliśmy pokazać, jak zrobić duże, szybkie koło. No maleńki, połącz się. Ostatnia próba.
dajemy mu ostatnią szansę. Nie, to nie, zmienimy. Zmienimy robota. Jako, że mamy ich dzisiaj dostatek. No jak wiecie, ja tutaj w swojej bibliotece mam aż 6, więc jest łatwo się połączyć, znaczy łatwo znaleźć jakieś zastępstwo, ale jak nam się to nie uda, to po prostu pójdziemy dalej, chociaż miło by było, gdyby się połączył. Dobrze, ja zamknę jeszcze raz program, nie zapisuję, uruchom jego jeszcze raz. Zostawiam tam na razie jeszcze wam kamerę, bo zaraz tutaj właśnie chcemy, żeby nauczyć naszego robota już nie tylko jeździć w koło, ale też właśnie nauczyć go jeździć w taki nietypowy sposób. Ja sobie już wcześniej przygotowałam taki skrypt o nazwie jazda zygzakiem. I tak jak widzicie, jestem zalogowana. Mogę sobie tutaj otworzyć projekt. Mam go zarówno na komputerze, ale on też jest zapisany w chmurze. Więc mam tutaj różne ponazywane. Wybieram ten, który mnie interesuje. I próbuję jeszcze raz połączyć się z moim robotem. Jezu, jaki on dzisiaj oporny. Bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo. Ale nie dajemy się, nie dajemy. Czy ja tylko dodam, że większość robotów tego typu jest na tak zwanym mikrokontrolerze CH i czasami po prostu firewall potrafią blokować, że coś nie zaskoczy od razu. A Jola tu korzysta dodatkowo z Bluetooth. Tak. Tak, tak, zaraz spróbuję się tutaj przełączyć wam na kabel. Tylko tutaj sobie sprzątnę biureczko i zobaczycie, jak on jeździ zygzakiem. Dodatkowo umożliwi mi to właśnie, że nie ustawiam zbyt dużych mocy, więc jest mniejsza szansa na to, że robot mi ucieknie. Zobaczę tylko, jak widzicie na kamerce. Macie do mnie powtarzalną okazję bez wychodzenia z domu zwiedzić Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Goleniowie po godzinach. O, i tutaj mamy naszego winowajcę, który będzie teraz jeździł zygzakiem. Tutaj ustawiłam, że zaraz jak się uruchomi, będzie jechał. Jeszcze go troszeczkę odsunę. Jak widzicie, tu mam wszystko przygotowane. No, kabelki. Tak, kabelki to jest to, czego nie lubimy. Jak widzicie, tutaj mam właśnie stosunkowo niskie moce, krótki czas. Do tego właśnie chciałam zaprogramować naszego robota, tak żeby czegoś... Jola, powiem ci jeszcze kod, tak żeby... No właśnie, musiałam go zmniejszyć, tu sobie ukryję. Jak teraz, Sylwester, lepiej? Nie, jeszcze troszeczkę. O, o. I teraz... No tutaj widzicie, tu jest to wyłączenie. Tutaj jest to, co nas interesuje. Czyli ja chciałam odtworzyć właśnie takie poszukiwania naszego robota, który przemieszcza się w lewo, w prawo, czegoś szuka. Jak widzicie, dotąd ten kod jest tak jakby, nie tak jakby, tylko po prostu jest duplikowany po to, żeby jakby było więcej akcji. Teraz już łączymy za pomocą kabla. Wszystko się zgadza. Wysyłam do robota. Widzicie, robi taki zygzak, o, ucieka nam, o, i jego oczy też się ruszają. Tu będę mogła wcisnąć A, on nie uciekł. O, zobaczcie, jak przejechał po kablu, widzieliście? On bez problemu jeździ po dywanie, po kablu, po wszystkim. Jeszcze raz, aż wyślę, bo mi się ten kod tak podoba. O, jedzie, jedzie, jedzie. I lewa,
i prawa, rozgląda się, tak? Widzicie razem z tym jego oczy, nie? Już malutki, tu nie jedziemy. I dalej po kablu. I o jemu naprawdę jest się ciężko zakopać. Ale teraz nie chcę, żebyście widzieli jakieś tutaj moje kable. Mam dla was jeszcze zaprogramowane to, żeby nauczyć Kodeja robić nie tylko koło, ale też kwadrat. To już wam tutaj zrobię na żywo. Więc niestety. Kochani, mam nadzieję, że bloki są wystarczająco duże. Ja robiłam to na przykład 3 figury mogę zrobić w jednym czasie. Zobaczcie, jak przez duplikowanie bardzo szybko się to robi. I tutaj rozmowa z dzieciakami na temat tego, jak wygląda kwadrat. No kwadrat to 4 boki takie same, czyli nasz czas przejazdu musi być taki sam. Ja jak zawsze sobie zmniejszam, tak? I kąty. Mamy w kwadracie, nasze A to będzie kwadrat, 4 kąty o wartości 90 stopni. Następnie znowu musimy mieć to samo, czyli 4 razy ta sama sytuacja, więc po prostu duplikujemy i później ponownie jeszcze duplikujemy. I w taki sposób 3 ruchami mamy już kwadrat. Teraz pytanie o prostokąt. Nasze B to będzie prostokąt. Zobaczcie, duplikujemy. Co zmienia się w prostokącie? W prostokącie zmienia się wielkość boków. Wiemy, że 2 boki są dłuższe. Dam 2 sekundy. I 2 boki są krótsze. Widzicie? Jedzie 2 sekundy, skręca 90 stopni. Potem robi krótszy bok, znowu 90 stopni. Później znowu dłuższy 90 stopni i krótszy bok i ustawia się w tym samym miejscu. Ciekawsza jeszcze zabawa jest z trójkątem. Ja wymyśliłam sobie, że zrobię trójkąt równoboczny, czyli zacznę sobie od tego, że mój robot będzie jechał przez 2 sekundy. Następnie, nie równoboczny, tylko prostokątny, przepraszam bardzo. Więc jeżeli ma być to trójkąt prostokątny, to najpierw będziemy chcieli, żeby zrobił nam ten kąt 90 stopni. Następnie on znowu porusza się do przodu, także z mocą 20 i robi drugi bok, który będzie o tej samej długości. Ale tam u góry, już jak będzie robił, musi zakręcić. Czyli znowu musi skręcić określoną ilością. I tutaj dzieci najlepiej jakby doszły do tego same, metodą prób i błędów. Ja już wam powiem, że tutaj wpisuję kod 135 stopni i mój robot znowu musi zrobić kolejny bok, tym razem ten najdłuższy i nadajmy mu 3 sekundy, żeby mi znowu nie uciekł. I znowu skręca tę samą stronę, znowu o 135 stopni. To się bierze stąd, że mamy te 90 stopni, które musi się obrócić, plus 45, bo tyle nam zostaje w trójkącie prostokątnym. I ja teraz wyślę ten kod do robota. Odczepię go. Już zaraz będę widziała, jak mnie widzicie. I zobaczymy. O, widzicie nasze piękne dział fantastyki. Bo chciałabym wam jak najlepiej pokazać właśnie te 3 figury. Powiedzieliśmy sobie, że pod A będzie kwadrat. Zobaczmy, którą stronę będzie jechał. Widzicie, jeden bok, drugi, trzeci i czwarty, tak? I w tym samym kodzie mam również prostokąt. Czyli powiedzieliśmy sobie, że prostokąt jest pod B. O, moje zgrabne nóżki. Dłuższy bok, krótszy, dłuższy, krótszy. Na stronie kodowania na ekranie jest też właśnie mój projekt, jak dobudować możliwość rysowania w kodzie Roki za pomocą zwykłych klocków Lego.
Więc polecam Wam właśnie ten, no nie tyle scenariusz, co właśnie instrukcję Lego, którą możecie wykorzystać. Ja sama właśnie dzieciakami rysowałam za pomocą właśnie tego rysika, a teraz jeszcze mamy C, czyli trójkąt. Robi nam ten kąt prosty i wraca na to samo miejsce. Jak będziemy mieli zajęcia, jeszcze tutaj właśnie nasz webinar o klockach Lego, to myślę, że jak najbardziej pokażemy jeszcze, jak to robić. I jak już mam tutaj zwrócony wzrok na mojego robota, to jeszcze pokażę Wam, że możecie z dzieciakami bawić się. O Jezus, kliknęło mnie to. Możecie bawić się właśnie w You Can Dance, czyli poprosić dzieciaki o zaprogramowanie. Tak wygląda cały. O co tu chodzi? To jest naszpikowane po prostu tym wszystkim, czego już się dzieci nauczyły, czyli ruchem, odtwarzaniem dźwięku, diodą RGB, czyli naszym światełkiem. Chcemy po prostu zamienić naszego kodeja w prawdziwą dyskotekę. Zaraz znowu go tutaj połączę za pomocą kabla, żeby nie tracić czasu właśnie na Bluetooth. Bo jak wiecie, mogę przesłać to także kablem i rozłączyć robotę. O, tylko że on już jest. I możecie z dzieciakami zrobić takie zawody właśnie. Kto najlepiej zatańczy, można... O, jeszcze się jak ładnie się obrócił. No, to już mi się spodobał. Możecie zrobić właśnie zawody w You Can Dance. Czyj robot będzie najlepiej tańczył, możecie wyłonić jury, które będzie oceniać i takim sposobem mamy zabawę na długie godziny. To myślę, że teraz jeszcze ode mnie karta pracy. Jak myślisz, Sylwester, czy już mogę ją tutaj zdradzić? Tak, jak najbardziej, ponieważ zbliżamy się do końca dzisiejszego naszego kursu, tak więc pora na kartę pracy, dodatkowy diol. Ja przypomnę dla tych, którzy zbierają literki, że dzisiaj jest literka P, to jest kod do waszego certyfikatu, który otrzymacie na koniec tego kursu po pełnych 10 godzinach. Ja tylko dodam jeszcze, że czasami zdarza się tak, że on może delikatnie skręcać. Wtedy słuchajcie, w ustawieniach znajdziecie coś takiego jak kalibracja żyroskopu, to jest dość ważne, ponieważ żyroskop odpowiada też za to, żeby on prosto jechał, więc po prostu tak trzymał się pionu, tak to nazwijmy. I zwróćcie uwagę na to, bo nie wiem, czy o tym wspomniałeś, chyba nie, że jak spojrzymy sobie do akcji, udostępnię jeszcze na chwilę, to mamy aż tak naprawdę, słuchajcie, dwa sposoby, jeżeli chodzi o jeżdżenie prosto. Mamy po pierwsze, poruszaj się do przodu, tak? Jedź prosto do przodu. I jeszcze mamy takie poruszaj się z tą lewą i prawą kołem, tak? To, o czym mówiłem, czyli rozdzielanie. Natomiast zwróćcie uwagę, że mam po prostu poruszaj się do przodu, to jest takie proste poruszaj się do przodu, podstawowe. Natomiast jeżeli rzeczywiście on ma problem, słuchajcie, z utrzymaniem tego pionu, tak to nazwijmy, czyli tego przodu, wtedy bardziej precyzyjnie będzie to jedź prosto do przodu, bo wtedy używa żyroskopu do trzymania, tak, tego azymutu, tak to nazwijmy. No wpływ ma też nawierzchnia, więc u mnie na przykład jest stosunkowo ślizgo, więc jakby troszeczkę możemy tutaj boksować, ale no poruszanie się u niego po różnych powierzchniach idzie bardzo sprawnie. Wiadomo, trzeba brać to pod uwagę też te nierówności i inne odchylenia powierzchni. I pojawił się taki temat jeszcze, znaczy pytanie od Jana dotyczące, słuchajcie, odporności robota, więc jak jesteśmy przy akcji, rzeczywiście tak jest, że ten robot jest na tyle kompaktowy, że można go programować zarówno na ławce, jak i na podłodze, tak, a roboty z ławek spadają, nie oszukujmy się.
To rzeczywiście tu jest tak, że nie ma ogólnie wystających elementów. Na szczęście jeszcze nigdy na uszy nie upadł, a kilka razy różnego rodzaju, różne te roboty, bo mam ich kilkanaście, lądowały. Zawsze ląduje, jakoś go tak przekręcasz, zawsze gdzieś tam bokiem ląduje lub przodem po prostu spada na pysk. Brzydko mówiąc, dlaczego? Dlatego, że ten robot jest trochę wyważony jak Toyota, brzydko powiem, czyli nie ma środka ciężkości i idzie do przodu. I zauważycie to, jak będziecie nim jeździć po wszelakiego rodzaju wzniesieniach, o ile pod górę naprawdę potrafi sobie nieźle poradzić, 30, nawet 40% nachylenia, on na tych gąsienicach, to jest ważne, że on posiada gąsienicy, więc on na tych gąsienicach pokonuje tory przeszkód i jest to jedna z fajniejszych zabaw z dzieciakami, jak on po prostu pokonuje jakiś tor przeszkód, zostaje zaprogramowany tak, żeby pokonał ten tor przeszkód. Natomiast jak będzie zjeżdżał już w dół, to już przy tych 30% nachylenia ma delikatne problemy, bo czasami bywa tak, że go po prostu przemarzy. Tak? I rzeczywiście, jeżeli byśmy spróbowali zrobić taki test, ja to pokażę, że złapę go dokładnie centralnie po środku, ale tak, żebym go nie trzymał, to on po prostu poleci do przodu, tak? Więc zawsze też ten robot spada mniej więcej tak do przodu. Natomiast dużą zaletą jest to, że nie ma wystających czułków i innych elementów, jak jest w przypadku niektórych robotów, które mogły zostać uszkodzone. I raz jedyny wypiął mi się ten biały plastik, który po prostu został wpięty z powrotem na miejsce, bo on jest na takie wpinki. I tak naprawdę, słuchajcie, tyle. Jeżeli używacie tego na wszelkiego rodzaju dywanach i tak dalej, to warto sobie po prostu przeczyścić co raz na jakiś czas te gumki ze wszelkiego rodzaju włosia i tym podobnych rzeczy, żeby tam się nic nie zbierało, nie dostawało. I pojechać na myjnię. I tyle. No, dokładnie. No, nie wiem, czy jedno, nie, na myjnie taką, wiesz, środkową, no, tylko na dole. No, taką dmuchaną myjnię, to jak najbardziej. Tak. Najbardziej wrażliwy element, i to muszę szczerze powiedzieć, w tym robocie, może nie tyle wrażliwy, ale podatny na jakieś takie zużycie estetyczne, to jest powierzchnia, zobaczcie, tak, wyświetlacza. O ile sam wyświetlacz jest schowany za grubym plastikiem, więc tu raczej nic się nie wyleje, tu są diody, to ten po prostu plastik, on będąc takim połyskowym, jak to z tymi połyskowymi się wyciera, tak? To niektóre, nie każdy robot, ten akurat tak ma, ten czekajcie, szybkie wycieranie. Tu już widać, mam nadzieję, że to widać, jest troszeczkę mniej zużyta ta powłoka. Dlatego mój ma folię jeszcze, zobacz. Jaka no właśnie. Nie ściągam folii, dopóki naprawdę już nie pojawią się bąble, nie przeszkadza. I to też Jolanta ma jeszcze folii, natomiast słuchajcie, nie wiem, czy ten Kodi, całkiem możliwe, że ten Kodi jest jednym z pierwszych modeli, jakie wyszły, bo on był jeszcze z Kickstartera, bo to jest akurat ten z najbardziej poharataną szybką, który przeszedł najwięcej, więc ma 4 lata, coś takiego, robot, tak, i cały czas działa bez zarzutu. Tak, to jest ten Kodi, wiecie, chociaż nie, bo tu mam jedynkę, tą siódemkę. No dobra, coś ten, a mi się tak wydaje, że jeszcze ja mam je ponumerowane, nie? Na ten, tak więc działa, wszystko na swoim miejscu. No dobra, słuchajcie. Jeżeli są jakieś pytania, możecie pisać na czacie. Odpowiadamy na wszystko, tylko nie na wyliczenia Polskiego Ładu. Od razu uprzedzam tatę Darka, czyli pozdrawiamy naszego kolegę Łukasza, który pod tym pseudonimem się chowa. Fajny pseudonim, fajny, podoba mi się. A, tutaj to są takie bonusowe punkty. Bonusowe punkty. To są takie regionalizmy, tak zwane radomskie, tak więc tutaj. I już dzisiaj zapraszam Was na kolejny webinar, który będzie za miesiąc. Dokładnie. Prawie dokładnie. Wypada 7. 7. No to jak za miesiąc, jak zawsze w poniedziałek. Jak zawsze poniedziałek, początek miesiąca. Zawsze w poniedziałek, dokładnie. Tak, 7, bo to jest pierwszy poniedziałek miesiąca, a my z Jolą się tak umówiliśmy, że zawsze pierwszy poniedziałek miesiąca. Żebyście sobie mogli wpisać w kalendarz na cały rok. Dokładnie.
Jak zawsze, słuchajcie, o godzinie 20. Jeżeli chcecie zajrzeć do poprzednich odcinków, to na YouTubie Mentor Systemy Audiowizualne i tam jest playlista Cody Rocky. Ten odcinek pojawi się zapewne jutro po południu. Tam będzie można to wszystko sobie obejrzeć, powtórzyć i do tego można wracać. Jest to całkowicie za darmo. Czy macie już Codeye, czy będziecie na przykład mieli, zawsze będziecie mogli do tego wracać, a na stronie kodowania na ekranie znajdują się scenariusze pisane przez Jolanty. I Sylwestra. Mnie też się znalazło. Tak więc bardzo Wam dziękujemy za dzisiaj i widzimy się następnym razem. Przechodzimy dalej do kolejnych bloków. Jola zaduje tutaj naszymi planami. Będą zmienne już? Możemy się. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Będą, będą pewnie wyrażenia i dalsze, i czujniki. Czujniki, tak? Będzie dużo czujników i więcej o kontroli, bo musimy to tam usystematyzować, bo cały czas gdzieś tam się przewijają, ale to są bardzo ważne bloki i chcemy o nich więcej powiedzieć. Ale czujniki, jeszcze raz czujniki. Będą czujniki. Dobra, a ja czekam na zmienne, bo ja strasznie lubię zmienne, tak więc. Jak to mówię, mężczyzna zmiennym jest. Pierwsze słyszę, ale słuchajcie, zmienne to jest taka podstawa programowania, które pozwala na naprawdę wiele rzeczy, a najbardziej nie mogę się doczekać, ale to będą naprawdę za trzy webinary jakieś, jak będzie sztuczna inteligencja i będzie uczenie maszynowe. Bo uczenie maszynowe w Cody Rocky naprawdę, słuchajcie, to jest coś fajnego, co na pewno Wam się spodoba. Tymczasem Jak to mawia znany youtuber, znośnego tygodnia Wam życzymy. Dokładnie. I do zobaczenia. Do zobaczenia.